Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Wracam po 3 dniach. Powiem wam, bardzo ciężkich dniach, ale już w miarę jest okej. Troszeczkę już nadrobiłem to, co miałem nadrobić, więc jestem na dobrej drodze, żeby jak najszybciej to skończyć. Tylko tak, został mi jeszcze jeden pokój do ogarnięcia. Oprócz tego pokoju tam dodam jeszcze jakieś tam drobne poprawki, ale myślę, że do końca miesiąca z tym wszystkim powinienem się wyrobić i zaczniemy znów poprzednimi seriami, więc nie przejmujcie się. Czy ja mam dźwięk włączony? Czy dźwięk? Muzykę? Nie. Po prostu tak przestało grać. Dawno mi to nie było. Tu mamy obsydian, więc tego nie chcę. Już nie pamiętam, co tu robiłem. To był dom. Okej. A czemu ja do tego wróciłem w tym miejscu? Czemu ja skasowałem stąd? A już wiem, czemu skasowałem, bo to były ryby. My tu robiliśmy sobie ostatnio bodajże rybki. W ogóle, kurde, ja mam chyba dźwięk troszeczkę za głośno. Może to delikatnie zmniejszyć. O, tak jak teraz będzie chyba okej. Tak jak teraz powinno być okej. Też nie będę jakoś do was krzyczał, nie wiadomo jak, bo trochę też się ogólnie słabo czuję, więc... Ale to raczej przez przepracowanie niż choroby. Dobra. To dzisiaj jakie są plany? Jakie dzisiaj mamy plany? Oprócz tego, że przydałoby się ten pierdzielnik ogarnąć, to chyba po prostu dalej terraformacja. Dalej terraformacja, być może jakieś zwierzątka. No bo co my tutaj ostatnio odblokowaliśmy? Mamy schronisko dla zwierząt i mamy karmik dla zwierząt. Farma ryb nawet jest, wow. Dobra, zobaczmy w ogóle, co daje karmik. Nie mamy naboju metynowego. No, czemuż to nie mamy tego naboju? Było tego tyle. Nie ma. Co tu się od Janie Pawla? Ja tam nie zaznaczyłem, żeby one brały stamtąd, czy jak? Może to będzie trzeba jeszcze usunąć. Dobra, i co tu się dzieje? No oczywiście, że nie wybrałem. Nie wybrałem. No nie, jest nabój metanowy. Nabój azotowy. Kapsuła tlenowa. Azotowy. To tutaj musi być nabój metanowy. Proszę mi to wydobywać. A, tylko jedno było. To wiele tłumaczy. Wiele to tłumaczy. No trudno. Płakać nie będziemy. Płakać raczej nie będziemy. No, na pewno przydałoby się trochę więcej ryb. Więcej ryb. W ogóle jak te nasze statystyki tutaj działają? To jest też dobre pytanie. Jak z tymi statystykami stoimy? W ogóle właśnie, patrzcie, mamy teraz obecny etap ssaki, tak? A następny etap? Następny etap to już jest chyba kończący grę. Ej, mogłoby tak być? Czy naprawdę mogłoby to tak wyglądać? W ogóle będziemy mieć skrzek chyba najlepszy z biomasy już. I biomasa jest już w ogóle max. Rośliny również już mamy max. Mamy larwę motyla Serena. Owady brakuje nam jeszcze tylko 4. Ej, no i zaraz w sumie będziemy mieć no, kończące to wszystko. Ekstraktor genetyczny. I musimy iść stricte na owady. Więcej owadów. I w ogóle plan jest taki, że być może warto byłoby... O, teraz tylko świetnie. Warto byłoby właśnie może te motyle ogarnąć. Kolejne teratokeny, świetnie. I my możemy to, co jest najlepsze zrobić, tylko próbujemy mutagenów P2. Mutageny P3. Jeszcze raz, co nam jest potrzebne? Rzadka larwa i mutagen P2. Rzadką larwę mamy dwie. Jak zwykle się może rozłowić. Dwie rzadkie larwy mamy. Posiadamy je obecnie, więc okej. Okay. Może być. Może być. Mutageny P2 mamy tu na górze. Nie mamy mutagenów P2 na górze. W górę ich nie mamy. Mutageny P2. Na szczęście są dosyć łatwo dostępne. Więc spoko loko. Czy tutaj nam się jedwab zbiera? Mamy też więcej ryb, więc to się myślę, że przyda. Proszę mi to robić. Dobra, robi się. Następne to jest P2.
Aż ten karmnik chciałem zrobić, tylko nie mamy naboju metanowego. Do czego w ogóle jest nabój metanowy potrzebny? Czy to się coś z tego robi? Bo jeżeli na przykład robi się mutageny, to właśnie dlatego nie mamy na przykład... Na przykład... nie mamy przez to właśnie naboi metanowych. Rakiety raczej nie, to się nie robi. To się na pewno nie robi, więc spoko. Kwarc? A, kwarc pulsarowy się robi, moi drodzy. I to jest problemem. To jest problemem. W ogóle... Mutageny P4. Dobra, do P2 na razie to wrzucę. Być może znów śmiecę, no ale trudno. Musimy wyciągnąć stópki. Wrzucimy to tam, gdzie powinno być. Rozumiem, że płytek drukowanych mamy full. No, mamy full. Do płytek nie był azot potrzebny? Nie, metan. Więc być może... Warto byłoby zrobić coś innego, na przykład mutageny P2. Nie głupi to pomysł. Teraz płytek trochę mam za dużo. Czego ci brakuje do tych mutagenów? Larwy pospolitej, pewnie albo miodu. Okej. Dobra, płytki tu wrzucę. No i musieliśmy jeszcze iść po... Czy mieliśmy iść po te klucze. Tych kluczy też nie mamy jeszcze. Tych kluczy też jeszcze nie mamy. Czy to się zrobiło? Coś się zrobiło. 1000. Złoty miał chyba tylko 500. Dobrze mi się wydaje? Chyba się pogubiłem trochę. Opa. Ile miały złoty motyle? 1500. Dobra, bo tak miał dużo więcej. Dużo więcej niż myślałem. Kartka, to już będzie więcej. 230 to tym bardziej. 1400. To powiem osobiście, że te larwy nieopłacalne są dosyć. Dosyć są nieopłacalne. Jest ta larwa do dupy. I nie chcemy. Czy my w ogóle tutaj sobie zrobiliśmy odbiór tego? Tak, jest zaopatrywanie. Dobra, czyli tak, naboju metanowego nadal nie mamy. Myślę, że dopóki sami sobie go do ekwipunku nie weźmiemy, to niestety nie mamy co na to liczyć, więc być może warto byłoby się tu przejść i samemu sobie to wziąć. Kurde, naprawdę? 80 sekund? Długo. Moje. I moje. Moje naboje metanowe, moje. Dobra, to możemy już zrobić. Zobaczmy, czy możemy zrobić ten karmnik. Raczej nie. Czyli to musi być stricte na planecie. Na Ziemi. Dostać musi na Ziemi. Naprawdę chyba mam za głośno to wszystko. Jeżeli teraz słyszycie dziwne odgłosy, to reguluję oczywiście mikrofon. Za was przepraszam, ale widziałem, że już ostatni odcinek był coś taki zagłuszony. Jak wygląda ten karmnik? O, Craft Animal Shelter. Świetnie, Space Zoo. Co to daje? Jak na zawołanie, nie? Jak na zawołanie? To w ogóle możemy sobie... A, bo my tutaj w ogóle zwierzątka robimy. To są za zasoby. Czy to będzie coś innego? Może jakieś DNA właśnie? Nie, zwykłe surowce. Okej. Okay. Zwykłe surowce, nic więcej. Nothing less, nothing more. Niski poziom nawodnienia. Spokojnie. Tu jestem bezpieczny, chyba. Tu jestem chyba bezpieczny. Dobra, no na razie sobie zdekraftuję. Następną rzeczą, którą chcę zrobić, to będzie karmik dla zwierząt, który też mogę zrobić. I widzę, że tutaj do tego będzie potrzebna pszenica pewnie. No dobra. Larwa pospolita, larwa rzadka jak stolec. Inwestujemy więcej w robactwo w takim razie. Tylko to nam zostaje. Nadal nie dokończyłem tego miejsca, ale naprawdę nie mam to czasu. Totalnie nie mam to czasu.
Więcej w takim razie potrzebujemy naszych. W ogóle ule by się przydały, ale nie mamy pszczół. No, to jakiś problem. Farma motyli. Niech będzie, to było Shift G. No, można postawić to tu gdzieś. Tyk. Żeby więcej weszło, wlazło. W ogóle nie wiem czemu, ale zaczęło mi to kraftować w pionie. Dobra. No coś leci? W ogóle coś walnęło nawet. Myślę, nic tutaj nie leci. Dobra, robimy więcej oczywiście naszych bybzików. Potrzebujemy do tego robactwa. My z tym robactwem mamy problem. Nie mamy mutagenów jeszcze. Mutageny też są potrzebne. Tylko dwójeczki były. Miód jest. Oznacza, że miód jest. No właśnie, czyli co? Zobaczmy z tą larwą. Z tą larwą nie ma dopasowania. Tylko i wyłącznie z tymi larwami są. Więc trochę lipa. Trochę lipa, bo ja chyba już innych larw. No mam pospolite jeszcze. Ale czy pospolite coś dadzą? Chyba nie. Ja kiedy próbowałem bez nawozu? Nie, na pewno patrzyłem w ten sposób? Na pewno. Dobra, no to czyli tak, tego nie mamy. Dobrze wiedzieć. Po co mi były kapsułki tlenowe? Dlaczego to było? Jakieś skrzeku? Mnożnik zwierząt to są te ikry po 300. Plankton C. No dobra, no to też mogę. Mogę w ten sposób to porobić, tylko gdzie mam plankton? Planktonu to ja tu nie mam pewnie. Najgorsze totalnie ikry. Setki te wywalam. 250 też. I 200 też. 150 też. No nie opłaca się tego w ogóle stawiać. Więc mordujemy zwierzątka. Tyk, 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 tyk. Mordujemy zwierzątka. Mutageny P2 i P4. P2. P2 się robią na dole? Ty, ale czegoś nie mamy. Czego ci brakuje? Miodu ci tu brakuje przecież, kurde. Oczywiste. Oczywiste, że tu brakuje miodu. Są larwy rzadkie, dobra. To jeszcze to sobie weźmiemy. Oczywista oczywistość. Oczywista oczywistość. Spróbujmy jeszcze w ten sposób. A, robi się ładnie. I robi się ładnie. Tam to wyszło? Tysiączka. Tu nic nie wyszło, bo tu nawet nic nie miało prawa wyjść. Tu nic nie miało prawa wyjść. Tyk. Larwa motyla pęga nam gdzieś wskoczyła. Może tego po prostu mieliśmy. To wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. 50%. 50%. No widzę, że stąd to nic i tak nie możemy robić. Tutaj fitoplankton oczywiście sobie. Jednak coś się wydobywa. Tu się, moi drodzy, jednak coś wydobywa. Ten kolektor organizmów wodnych, on faktycznie ma szansę na wydobycie czegoś. Oprócz. Dobra, no spróbujemy. Spróbujemy. Może są jakieś inne miejscówki, które na przykład dałyby nam większą szansę na zdobycie tych ryb. Na przykład to miejsce. To miejsce, gdzie w ogóle znaleźliśmy na początku te ryby, pamiętacie? Było takie jedno miejsce. Może warto byłoby tam zajrzeć.
W międzyczasie sobie te motylki tu ogarnijmy. FPS-y mówią papa. FPS-y mówią papa. Pospolita. Tutaj rzadka. 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 Też rzadka. Dróki nam się niestety nie tworzą dalej. Też rzadka. Dróki nam się niestety nie tworzą w ten sposób, jaki by mogły się otworzyć, niestety. Dobra, zesnakuj to. To co, no to mi się wydaje, że to będzie dobry czas, żeby pójść na exploring, bo i tak, no musimy czekać, aż nam się to trochę zwiększy. Meo. Tupa, nic nie ma więcej. Dwa razy i meo. No to, tak to właśnie zrobimy. Zrzucimy sobie te rzeczy i pójdziemy dalej na exploring. Dodatkowo będę chciał zobaczyć, czy przypadkiem nie da się w jakiś sposób... Dobra, z jedną sobie wezmę. Czy w jakiś sposób nie da się właśnie postawić tego zbieracza planktonu, pseudoplanktonu, na jakiejś lepszej miejscówce? No motyli to mamy tu od cholery. Motyli nie mamy od cholery. Okej, lecimy. Lecimy, tylko tak. Podejrzewam, gdzie to może być. Gdzie może być ta miejscówka. Polecimy sobie przez to drzewo. Koło wodospadu i polecimy na prawo od krateru. Myślę, że tam to może być dosyć przydatne. Nadal nie wiem, gdzie mogą być kolejne klucze. To mnie trochę niepokoi. Gdzie mogą być te klucze? Nie wiem, czy patrzyliśmy na biomie tym z obsydianem. Być może nie. O, coś tu jest? Tu już byliśmy. Tak wygenerowało, że myślałem, że jednak. Samo chyba nie byliśmy tutaj na górze wodospadu. Być może to jest taki punkt, w którym powinniśmy jednak zajrzeć. Jest dużo takich miejscówek właśnie, które mogłyby coś skrywać. Pytanie, co? To tutaj jest takie dziwne wejście. Może tylko grafika. Była tylko grafika. Ale na przykład, gdzieś tutaj... Gdzieś wejście, cokolwiek. Bo skądś ta woda musi wypływać. Takie wodospady... Dziwne, raczej nie występują nigdzie. Nie, Shiro, nie spadaj. Shiro, nie spadaj. Czy ty nasz tutaj w wodospadzie skrywasz jakąś tajemnicę swoją? To jest dobre pytanie. Czy ty masz jakąś tajemnicę? Być może też jak wejdziemy na wyższe poziomy, zobaczymy więcej dookoła. Bo możliwe też nie jest głupie. Ciekaw, skąd to wszystko się wydobywa? Nadstop, no właśnie. Tak mi się też kojarzyło, że tutaj gdzieś to dało się jeszcze pozdobywać. Złota skrzynia. Kurde. Złoty posążek. Nasiona Orema. Złote nasiono. Teraz tokeny. No i azot. Czyli kolejny element układanki wykonany. Nadal jestem ciekawy, co jest wyżej. Ale raczej już bez nagrody. Po prostu czysta ciekawość. Skąd się ta woda wydobywa? Mega ciekaw, skąd się ta woda wydobywa, ale widzę, że chyba nie poznamy tej informacji. Niestety. Gra nam nie daje tej dalej już wchodzić. Kolejne teretokeny. Może. Dobra, jesteśmy. I woda wydobywa się z... Dobre pytanie. Nie wiem skąd. Tajemnica pustej skały. To ciekawe. W ogóle już tutaj po niewidzialnych skałach, ale okej. Dobra, gdzie my jesteśmy?
Tam jest jeszcze jeden wodospad, co jest bardzo ciekawe. Czy my tam byliśmy? Nie wiem. Tam jest Obsydian. W ogóle to jest najwyższa jakaś góra w okolicy. Tam jest nasza baza. O, Larwa Pospolita się zrespiła. No ta mapa nie jest jakoś wybitnie duża. Wydawała się większa. Ej, ale nie przypominam sobie, żebyśmy tam byli. Oh shit, here we go again. Lecimy tam, zobaczymy, co tam na nas czeka. Bo naprawdę nie wydaje mi się, żebyśmy byli przy takich małych wodospadach. No w ogóle się muszę kawę napić, o Jezu. Dobra kawa. Dobra kawka. Co my tu mamy? Co my tu... Ej, naprawdę, nie przypominam sobie tej miejscówki. Totalnie sobie nie przypominam żaba. O. Kum, kum. Więcej żab. No myślałem już, kurde myślałem, że jednak twórcy coś tu zrobili, nie wiem, skrzynia. Cokolwiek. Tutaj była dobra miejscówka. Ale nie. Niestety, nie. To jest dobre miejsce na zorganizowanie swojego domku wypadowego. Zobaczcie. Naprawdę blada przestrzeń. Można robić ile się chce. Można budować ile się chce. Ale tutaj już nic więcej nie widzę. Wypij. Huh. No bijcie, zabijcie, ale naprawdę nie wiem. Nie mam pomysłu, gdzie możemy teraz tego szukać. W szczególności, że my tu wszędzie już byliśmy. No, może nie wszędzie. A naprawdę, jeżeli twórcy polokowali te klucze gdzieś w jaskiniach na przykład, to będzie dramat do szukania. To będzie totalny dramat do szukania. Nie lubię takich poszukiwań. No ale dobra, najpierw jeszcze zanim się już zirytuję. Chcę zobaczyć, czy ustawiając kolektor na przykład w tamtym miejscu z rybami, tymi rybowymi, które widzieliśmy, czy to nam coś da? Nawet nie wiem, kolektorowanie lepszych ryb albo coś. Te tokeny, nie straszcie. Ale zobaczmy już tutaj. Co to plankton ma? Czyli tu jeszcze nie. Tu jeszcze nie. Niestety. On może na mapie coś nam pokaże, bo w sumie my tej mapy tak jakoś nie używamy. No nie szukujmy się, nie używamy. Naprawdę bardzo słabe, że twórca nie zrobił tutaj przeciągania tej mapy. Bo ta mapa jest po prostu uporczywa. Ta mapa jest po prostu uporczywa, totalnie. Może dobrym pomysłem byłoby robić sobie beacony. Jak widzicie, tutaj mamy beacon zielony, nie? Czyli na przykład wiemy, że tutaj coś było, tutaj tak samo coś było. Warto byłoby zobaczyć mniej więcej, w jakich odstępach od siebie są rozlokowane te przedmioty. Tak to my nic o tym nie wiemy. Jak teraz spotkam jakiś nawet otwarty już klucz, postaram się go zbikonować. Może nam to pomóc w określeniu mniej więcej położenia tego wszystkiego. Tu nic nie ma nadal. Szkoda, że nie ma żadnej mapy do tego. W sensie, wiecie, żeby zobaczyć, co gdzie to klucze mogło być. Dobra, ale o tą miejscówkę nam chodziło. Ciekawe, czy tu na przykład nie będzie innych ryb. To być może, ale to tylko być może. I to plankton A. No nie wydaje się.
sobie Shiro kichnął. Boes. Aż sobie Shiro kichnął. I to plankton A. I nie wydaje się, że cokolwiek tutaj może być lepszego. Szkoda, bo są złote ryby, widzę. Czy da się na przykład zrobić tu teleporter? What? A, przepraszam. Ja wyłączyłem jak kichałem. Sobie wyłączyłem przypadkowo crafting. Da się. Da się, da się, dobra. Napiszmy sobie test. Dobra, no to myślę, że jednego wyboru zbytnio nie mamy. Jednego wyboru zbytnio nie mamy, jeżeli chodzi o robienie tutaj tego. Ile nam brakuje tych owadów? Być może zaraz wyślemy sobie jeszcze rakiety. Ile mam tych owadów? Tutaj to owady. 61 ton. Do ekstraktora potrzebujemy 800. To jest od cholery. Od cholery dużo. A więc no nie widzę innej możliwości niż wysłać rakiety. Musimy powysłać rakiety. Tyk. Kurde, ale do owadów potrzebuję. Jest. Ale lipa, potrzebujemy larwy pszczół. Dużo pszczół. Takie pszczół nie ma. Nie mam pszczół, a mi każą pszczoły robić. Dobra, to na pszczołę. Rzadkie. Na szczęście chyba tych rzadkich... No, mamy 5 sztuk. To dużo. To mega dużo. Kurde, no nie mamy w ogóle rzeczy. Kulejemy z mutagenami. Mutagenami powiedziałem tak. Mutageny. Dosłownie. Pyk, pyk, pyk. Badaj. Pszczółek nam potrzeba. Bez pszczół nasza przyszłość jest tutaj bardzo w ciemnych barwach. Bardzo, bardzo ciemnych. Dobra. To już jest. Mutageny sobie tu możemy odstawić na razie. W ogóle kliknijmy tak. Wydaje mi się, że mamy w ogóle złote nasionka gdzieś w takim razie. Mamy złote. Tu motyl siadł. Larwy. Oj, tu są jeszcze złote. Rzadkie larwy. Ikra to jest ta setka. To trzeba też wywalić. Tak, niech zostanie. Bla, 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 bla. Fito A, fito B, fito C. Nasiona drzew 125%, kora drzew jest full. Nasiona złote, to nie wiem gdzie to poleciało. Coś tu się produkuje w ogóle, taką stop. Żarcie. I... No dobra. No bakłażan, bakłażan. Full, full. Soli mało. Jedzenie jest. Czy nasze pszczółki się zrobiły? Jeszcze weźmy sobie oczywiście przy okazji nawóz P1, który również jest nam potrzebny w tamtym miejscu. Jakoś za dużo go. Będę chciał również sobie zniszczyć to. 325. Mamy pszczoły, okej. Naprawdę brakuje mi tutaj czegoś takiego, że moglibyśmy sobie wyrzucać w świecie. Klikamy, pyk, robimy. Wiele by to ułatwiło. Naprawdę bardzo wiele by to ułatwiło. Nie to. Ta gra nam nie daje takiej możliwości niestety. Po złości. Po złości totalnie. Dobra. Myślę, że możemy wysłać pierwszą. To na pewno da nam 1500%. Nie mamy jeszcze chyba w tej chwili żadnej. Zda nam tutaj spory boost tworzenia, robactwa. Więc 500 nie mamy chyba żadnej. Tak, nie mamy żadnej. No to... Bajabongo.
plus 500%. P1, P2, P3, P4, mapująca i wizualizująca. Dobrze. Wszystko jest jak trzeba. Rozrzucenia zwierząt nie bardzo, nawet nie mamy jak. GPS-u też nie. Bakterie mamy. I potrzebujemy glonów. Potrzebujemy stricte glonów. Niech to nie ma autostoreża. Halo. W ogóle naprawdę to wygląda, jakby te glony były co jakiś czas zbierane. Ale drony chyba nie zbierają tego. Tak mi się wydaje. One się tylko tam ładują. Mutageny, próbki bakterii. Glonów mamy full, ej. Glonów jest full, full. Spory chybunek? Nie, czegoś zabrakło. Wody. Skrzek Strabo. Tu próbek bakterii brakowało pewnie. Dokładnie. Teraz taki myk. A nie zrobisz tego myku, bo nie masz wody. Oj, dziwne, to dziwne. Dziwne, to dziwne. Dobra, zróbmy to inaczej. Ja bym sobie zrobił jedną taką skrzynkę, przynajmniej testową. No nie musi być tu na stałe. No to na stałe być nie musi. Chcemy mieć tutaj zapotrzebowanie wody. No co jakiś czas tam sobie oczywiście to przyniosą. Ale wydaje mi się, że przydałoby się więcej zrobić tych dystrybutorów wody, bo coraz częściej na tą wodę... O, schemat Larwa Pospolita. Widziałem, że się da. Zaopatrywanie w wodę. Zaopatrywanie w wodę. Kolejna woda. Ja to nie widziałem tego, że była larwa pospolita do zrobienia. W którym miejscu się to blokowało? A tutaj... Będziemy mieć rzadką larwę. To teraz przez zwierzęta. P4 będziemy mieć. Gabloton żaby. To nam jest niepotrzebne. Lerka. Niby nam się odblokował jakiś skrzek, tak? To rozumiem, że to jest to. Od biomasy. Trabo. Bo tych zwierząt to by na razie aż tak chyba nie potrzebujemy. Póki się zrobiły? Zrobiły się. Trzeba będzie poszukać jeszcze więcej cholernych larw. Ale to też chyba nie jest problem. Dobra. Leć to, leć to. Mnożnik wodów 1500%, mamy już 3000 mnożnika insektów. To dobrze, bardzo dobrze. O, tą larwę chcemy. Inne larwy? Cokolwiek? Nic? No to nic. No to nic. Też nie? Myślałem, że będzie bardziej zżerać FPS, ale nie. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Ale niestety tu nic nie ma. No trochę zjada te FPS-y. Trochę zjada te FPS-y. Nie jakoś super mocno, ale no trochę czuć. Trochę czuć. Złota ikra. Zbierzemy. I idziemy sprawdzić, czy nasz test się sprawdził. Czy coś nam tam powychodziło. Oby nie bokiem, oby nie bokiem. W okazji te larwy pozbieram. Zamiast zwiększać sobie tą produkcję tego. Tyk. Kolejne larwy. Kolejne i w sumie tu już nie ma.
Nie ma? Nie ma. Dobra, idziemy zobaczyć test. Obstawiam, że nic się nie stało i nadal będzie tylko fitoplankton. No i rację miałem. Czyli jest straszna dupa pod tym względem. Bo naprawdę myślałem, że jednak w tych miejscach może być coś lepszego. Niestety, ale rozczarowałem się. Totalnie się rozczarowałem. Dobra, czyli jeszcze więcej robimy. To trzeba pozbierać. Czy tutaj w ogóle jest zabierane? Jest zaopatrywanie? Jest. Nie, to trzeba po prostu wsadzić chyba tam. Dobra, jest 4, czyli 3 mutageny potrzebujemy. To możemy może być 4. I 4 potrzebujemy, bla bla bla. To też zaraz sobie zrobimy z tego coś. Potrzebujemy mutagenów jeszcze P2 w razie czego. Schemat UL 2. Tylko tak, to potrzeba do UL 2. Larwa pszczoły i nawóz P2. I to nie jest akurat źle. Może więcej pszczół nie trzeba. Nie wiem, dwie kolonie? Ale na szczęście nie. To wyrzuć. Jezu, jak mnie to irytuje z tym badaniem. Jak to jest głupie. To jest głupie mega. Dobra, to już mamy. Pszczółki się robią. Idziemy zrobić nową kolonię pszczół w takim razie. Bo zapewne, po pierwsze, dadzą nam więcej owadów. Tego poziomu, że tak powiem. Shift G. No właśnie, no to już 4. Z produkcji 74,91. Owady 15 gram, 390 gram. Rośliny zostały prawie na tym samym poziomie. Dobra. No te ule P2 wcale nie są takie złe. Te ule P2 nie są takie złe. Tyk. I ostatnie. Tyk. Oczywiście zaopatrywanie robimy wszędzie na płótkości. Być może, nie jestem pewien, ale być może nawet dzięki temu będzie produkcja pszczół pasywna. To byłoby logiczne. Byłoby to logiczne. Tam będzie zaopatrywanie? Tak myślałem. Tak myślałem, że to zrobię. Dlatego mnie cofnęło. Wiedziałem, że mogę coś takiego odjebać. Na szczęście się domyśliłem. No i dobra. To już mamy. Ile mamy pszczółek? Nie mamy pszczółek. To już sobie zrzućmy. Rozumiem, że 8 znów mamy za dużo. Zrozumiałe. Tego też mamy za dużo. Kurde. Tych super stopów mamy naprawdę masę. Z Doritną brakuje. Ciekawe. Czego mi do P2 brakuje? Miodu. To nie problem. Dobra, kolejne pszczółki mamy. Idziemy wysłać kolejną rakietę. Zaraz zobaczymy przy okazji jeszcze ile nam brakuje. I czy na pewno trochę to przyspieszyło. Bo nie wiem, czy to jest sens robienia tego dalej. Gdzie to jest? To jest tutaj. No, owady trochę przyspieszyły. Tylko i tak nam sporo brakuje. Jak na moje. Dużo nam brakuje. A potrzebujemy zrobić ekstraktor genów jako takie stricte tak naprawdę. Żeby zacząć w ogóle robić zwierzątka. Że zwierzątka to również jakby nie patrzeć płazy, tak? Może warto te płazy zacząć też robić. Kurde, no teraz jest tego tyle. Naprawdę nie wiem, co się zabrać.
Możemy jedną rakietę wysłać. Wyślijmy tu jedną rakietę. Wyślijmy tą jedną rakietę. No i ja na następny odcinek będę musiał sobie przemyśleć, gdzie możemy znaleźć kolejne klucze. Ktoś leci. Wiem, że to kwarc pulsarowy. Już jestem przekonany. Leć, leć, leć. Szybciej, szybciej, szybciej. Złapię go. Ja go złapię. Nie złapię. Liczę, że coś się zmieni przy okazji z tymi... Z tymi naszymi kometami. Nie kometami, to są komety. To są asteroidy. Kometa to jest kometa, asteroidy to jest asteroidy. Nie wiem, czym się różnią, ale czymś się na pewno różnią. Proszę mnie nie pytać o takie rzeczy. Nie jestem astrologiem. Nie no, żartuję. Astrolog to jest ten od astrologii. Jest astronom? Astronom jest, kurwa, nie pamiętam, który się różnił. Ale z siebie debila zaraz zrobię. Dobra, Shiro, nic nie mów już. Nic już nie mów. Nic już nie mów, bo się, kurwa, ośmieszasz. Chciałem powiedzieć, ośmieszasz. Ośmieszam też się. Żeby nie było żadnych konkluzji rosyjskich, nie mam. Ej, czemu tu nie ma żadnej żaby? Halko! Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Może tego skrzyku tu nie mam włożonego. Tu mieliśmy jakiś skrzek chyba nawet. No dobra, FPS-y jednak spadają. Jednak spadają. Widać to. To było gdzieś tu, nie? Skrzek, 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 skrzek. No właśnie. Mamy ten świetny skrzek. Czemu ja go jeszcze nie wsadziłem? Kurde, blaszka. Czemu ja takich rzeczy tutaj nie robię? Jeszcze jest darmowe... To są darmowe zwierzątka. Oś ty, Shiro, głupku. Głupek, głupek totalny. Specjalnie kupowałem. Jak to zaniedbałem? Czemu ja wody nie mam? Co się dzieje z tą wodą? Czy tutaj jest zaopatrywanie w wodę? No jest. Nie jest zapotrzebowanie wody, zaopatrywanie wody. Boże, Shiro. Tu pewnie zrobiłem to samo. No oczywiście, że tak. Dlatego wody nie ma. Dlatego wody nie było. A tu jest zaopatrywanie, okej. Okay. Nie wiem, co ja dzisiaj robię. Ja jestem zmęczony po prostu. Dłonie mam tak pobuchnięte. Od tego gipsowania, od tych paneli, od wszystkiego. Na pewno nie chcę robić żadnej deweloperce. Ani wykończeniówce. Oj, nie, nie, nie. Ja jestem informatykiem, ja jestem programistą. Dwa języki programowania znam, starczy mi. A remonty robię tak samo. Zapytacie czemu? Bo jestem Polakiem. Ja w majówkę robię remont. A jest już w sumie kwiecień zaraz, kurwa. Trochę mi się zeszło. Robaczki, jak tak to pospolite, tutaj są non-stop. A teraz nie ma żadnego. Żarty jakieś. Halo, proszę mi dać robaka. Czemu nie mam robactwa? Znaczy, z jednej strony bym się cieszył, ale no teraz się nie cieszę. Jest robactwo. Zazwyczaj tych larw to leżało, a leżało. Tutaj często są. Ale nie tym razem. Jesteś gdzieś. Ale tylko jeden, tak? No jedna larwa. Druga larwa. One się respią zaraz obok. Trzecia larwa.
No, kolejna. Zu kakao pozbierajmy. To w ogóle mi się wydaje, to potem nam się przyda to zboże właśnie do karmienia tych naszych zwierzątek. Chyba. Dobra, starczy. Powinno starczyć. Już muszę też odcinek kończyć, ten nudny jak flaki z olejem odcinek, bo w sumie nic nie zrobiliśmy. Oprócz zwiększenia tam jakiejś terraformacji, no to stricte nic nie zrobiliśmy. Ale postaram się już was nie zostawiać bez odcinka. Postaram się, nie obiecuję, ale postaram się, naprawdę się postaram. Mimo już może być trudno. Postaram się. Dwa, cztery, pięć, sześć. I wkładamy tego skrzyka. Teraz tokeny kolejne wskoczyły. Dobra. Tyk. I ostatnie. Tyk. Ale nam tu zażabiło. Potem dziwić, że tu nie ma insektów. Jak nam wskoczyły teraz zwierzątka? Czy w ogóle nam wskoczyły zwierzątka? To jest dobre pytanie. Tędy. No teraz tokeny. Te ssaki, no tak... Zwierzęta, jak to zaleci teraz sobie. Tak słabiutko, słabiutko. No ale nawet nie możemy sobie zwiększyć w żaden sposób, bo nie mamy tej genetyki. Trzeba zrobić to. I widzę, że w następnym odcinku sobie już to zrobimy. Nawet być może farmę motyli P2 sobie zaliczymy. I to by było w sumie spoko. To by było w sumie spoko. I nam tu już niewiele zostało. W ogóle PC korzutowy P4 jest na samym końcu. Jaki on będzie? To jest dobre pytanie. Dobra, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem ja filmu, grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter. A już niedługo wrócimy również do naszych starych serii. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Bye!